Szanowni Państwo, z perspektywy Łodzi, z perspektywy województwa łódzkiego, Polski centralnej, my patrzymy na modernizację kolei jako bardzo istotny, niezbędny element zagwarantowania terytorialnej spójności naszego państwa. Ale mamy też taką tendencję patrzenia na modernizację kolei z perspektywy najbardziej spektakularnych inwestycji tutaj w naszym mieście. Mówimy oczywiście o inwestycjach polskiego rządu w modernizację kolei w samym mieście. Każdy łodzianin myśli od razu o jednym z najpiękniejszych dworców w Europie, którym jest dworzec Łódź Fabryczna, czy teraz o tunelu średnicowym, który będzie niedużym, jednocześnie niedużym, ale drugim metrem w Polsce. To, co nas sprowadza tutaj dzisiaj jednak, to pozwala spojrzeć na modernizację kolei zupełnie z innej perspektywy. Z perspektywy łączenia łódzkiej aglomeracji z mniejszymi ośrodkami regionalnymi. Państwo pamiętacie, kilka miesięcy temu podpisywaliśmy, zainteresowane podmioty podpisywały podobną umowę dotyczącą modernizacji odcinka między Łodzią a Kutnem. Wcześniej Państwo pamiętacie podobną modernizację połączeń infrastruktury kolejowej między Łodzią a Zduńską Wolą. Każdy zdaje sobie sprawę, jak bardzo ważne dla rozwoju gospodarczego, rozwoju społecznego naszego województwa są to inwestycje. Także najkrócej rzecz ujmując, dzisiejszy dzień to kolejny dzień bardzo dobry dla województwa łódzkiego i to jest dlatego, że jest to kolejna inwestycja rządu Rzeczypospolitej w naszym województwie.